Cześć, witajcie, z tej strony Espace, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Nie zapomnijcie na samym początku zostawieniu łapeczki w górę. Dzisiaj jest ze mną specjalna osoba. Przywitaj się. Cześć, witajcie, z tej strony komandosik.pl. Z tej strony komandosik.pl. Człowiek, myślę, że dla większości z was bardzo znany i lubiany. I tutaj mi nasz drogi kumpel zdradził, że wszedł sobie na Margo, bo martwiliście się, że umarł. Uwaga, żyje. Żyje. To może ty żyje. Opowiedz, co u ciebie, tak? Tak, Żyje, ma się dobrze. Żyje, ma się dobrze. Tak, dzisiaj sobie wszedłem na Margonem, już ze Space'em. Wcześniej umawialiśmy się na odcinek. No, jak się umawialiśmy, to obiecałem, że będę na odcinku. Ja zawsze dotrzymuję słowa, dlatego jestem. No i co, ja sobie właśnie ekspię teraz na Patrycjuszach. Nie wiem, co tam Space u ciebie słychać, gdzie jesteś. Ja idę na Demilisze, na Telavelu sobie poekspić. Troszkę, bo wbijam 83 tutaj na swoim tancerzu. A, ja dzisiaj wbiłem 180 tutaj. W końcu mam tą ósemkę na drugim miejscu, wiesz, tak, większy prestiż już jest. No tak. A może tak opowiedz, jak... No bo chwilę cię nie było przy Margo, około pewnie roku, dwóch. Jak oceniasz zmiany, wszystkie jakieś nowe rzeczy, które do tej pory cię jakoś natrafiły po drodze? Jak to oceniasz? Wiesz co, no powiem ci szczerze, że tak Margonem widać, że poszło w jakiś sposób z duchem czasu, bo kiedyś, wiesz, jak były, grałem, no to Margonem po prostu, wiesz, było taką bardziej surową grą, nie było tak dużo udogodniej dla graczy. Z tego, co ja pamiętam, no to jedyne, co można było tam za smocze łzy kupić, no to wiadomo, teleporty, tam można było sobie, jak ktoś chciał zarobić, no to niektórzy kupywali z aukcji i odwiązywali jakieś no heroiki, tak. Legendarne rzeczy, tak sobie zarabiali, wiesz, przy pieniądzach realnych złoto w grze. No a teraz widzę tutaj ogólnie takie zmiany, no wszedłem sobie dzisiaj do gry, 3 dni temu sobie grałem, ekspiłem na Patrycjuszach, no i patrzę, wchodzę, aktualności, nagle mam tak, jakieś... Tak, i pierwsze ci się pakiety premium ciebie, wrzuciły, tak, no. Dla ciebie, mam za 1600 prawie smoczych łzy, mam do kupienia jakieś błogosławieństwo, talizman regeneracji, wytrych do krypty bezsennych i jakiś zwój czarnego smoka, gdzie kiedyś... Jak przypomnę sobie stare czasy Margonem, to było nie do pomyślenia do wszystkiego, bardziej trzeba było dojść samemu. Tak, teraz jest o wiele bardziej są ułatwione rzeczy. Od razu po prostu, wiesz, wchodzisz i masz podane na tacy. No, a kiedyś pamiętam te początki, jak się grało w wiosce startowej, wszystko zaczynało się od zera i dużo osób się po prostu poddawało, bo miało tam szkodowo pierwszy level. No i ciężko im było po prostu zagrać i w tą grę wejść, nie mając żadnych pieniędzy, no i jak wtedy kupowali te pakiety, wtedy były bardzo nieopłacalne, że tam te złoto było za esełki, tak. No to nawet moi koledzy, pamiętam, jak to wykupywali na początek, tam na chyba 300k wykupywali coś takiego, tak. Że po prostu się rozkręciło, a teraz po prostu widzę, że ta gra po prostu jest taka bardziej a teraz przyjazna. Ci powiem nawet, że jeszcze wioski startowe, już nie ma teraz tych dedykowanych do danej profesji, tylko jest jedna wspólna wioska startowa. I questy takie wprowadzające cię w grę, że tak powiem, dzięki którym po zrobieniu wszystkich tych questów osiągasz 20 poziom na świecie publicznym, co jest całkiem, całkiem fajne. I jeszcze dodatkowo dostajesz złoto, tam chyba około 100-200k, więc już zniwelowało się coś takiego, że gracze nowi wychodzili i od razu musieli, wiesz, pisać, czy ej, wspomoże ktoś, bo nie mam pieniędzy, więc jest to super, super rozwinięte teraz. No wiesz, zależy dla kogo, bo no jak ktoś, wiesz, takiego, no po prostu ktoś woli bardziej na łatwiznę, no to jest no łatwiejsze, na pewno lepsze, ale wiesz, no tak nie trzeba się starać, chociaż wiesz, te wszystkie teraz gry są takie, że wbijasz sobie nową grę, ustawiasz sobie poziom trudności, wbijasz sobie łatwy i grasz sobie, wiesz, nie stresujesz, a jak ktoś się po prostu, wiesz, przemęczyć, no to wbijasz sobie normalny albo ten trudny. No tak. No teraz po prostu, wiesz, jak bardziej w stronę łatwego poziomu to wszystko widzę poszło. Raczej może nie łatwego poziomu, tylko to jest właśnie bardziej te wioski startowe, to jest taki ukłon dla nowych graczy, którzy po prostu chcą wejść do gry i poznać od razu, wiesz, co i jak, nie? Bo to jest zawsze jakiś quest z wprowadzeniem, zobaczą co i jak, tutaj coś wybić, tutaj coś przynieść, powstały także recepty, czyli składanie z tych składników danego przedmiotu, na przykład tam jest jakaś zbroja unikatowa i heroiczne rękawice chyba na sam początek, więc jest to spoko, no ale później już po tym 20 poziomie gracz już musi radzić sobie sam, został po prostu wprowadzony, a później jest na taką już głęboką wodę rzucany, więc jest... No tak, to tak, na pewno więcej osób, to jest na pewno na plus dla gry, bo więcej osób przy grze zostanie, no a wcześniej po prostu też dużo ludzi rezygnowało na samym początku, tak, bo się nie dawali właśnie gubili rady. Nawet, wiesz.
nie wiedzieli co, gdzie, jak. Ale ogólnie, no nie wiem, wiele jest zmian, które oceniam na plus. Zmian, które oceniam na minus, chyba na razie jeszcze jako taką. Przynajmniej mi nie zawadzał. Na pewno są, bo widziałem jakieś szumy tam na forum, ale mnie osobiście one nie dotykają. Może też, że ja już od pewnego czasu nie wgrywam się tak w tą grę jak może parę lat temu, przez co może inaczej to odczuwam. No i wiadomo, też troszeczkę dorosłem może, więc każdy to inaczej odbiera. Tak. Wiesz, inaczej odbierzesz grę teraz jak grasz mając 19 lat, a inaczej będziesz odbierał mając 15. Bo to wiesz, inne ma człowiek priorytety wtedy. Więc myślę, że nawet spoko. Dokładnie, kiedyś to pamiętam, kolega mój mówił, zawsze tam wiesz, nie miał nigdy kasy, żeby sobie sełki kupić, wiesz, sobie jakieś tam złoto albo coś odwiązać, no jakiś przedmiot. I mówi, że jak kiedyś będzie dorosły i będzie zarabiał dużo pieniędzy, to połowę z tego będzie zawsze na Margo. Na Margo wydawał, ta. A teraz z nim ostatnio rozmawiałem, no to odeszedł od gry i teraz w League of Legends na skiny wydaje pieniądze. Ojoj. Bez kurki. To nie, to ja jakoś za LoLem nie przepadam. Dla mnie jak już to bardziej CS, to prędzej. Tam też no, swojego czasu chyba grywałeś w CS, z tego co pamiętam. Tak. No spędziłem no, naprawdę dużo godzin, około 1200 godzin w CS-ie. No to trochę wciągnąłem się tak naprawdę w tą grę, tak przez rok grałem dość intensywnie. No może dlatego mnie wtedy mniej na Margo było. No a później doszło, jak można powiedzieć, sport, którym zajęłem się naprawdę profesjonalnie. O właśnie, i tutaj bym chciał, żebyś też opowiedział, bo wiele zdjęć widziałem, wiele jakichś tam, jakichś zmianek. No powiedz, co tam, jak tam. No, co mam mówić, no może opowiem od samego początku, bo to pewnie większość osób interesuje. No ogólnie swoją przygodę ze sportem zacząłem pod koniec 5 klasy podstawówki. Ze sportem takim, którym uprawiam do tej pory, bo wcześniej tam trenowałem na piłkę nożem, tak jak każdy, grałem na boisku, czy gdzieś tam w siatkówkę, no w takie różne sporty, pływanie, jakiś tam badminton, tenis stołowy, no tak jak na każdy z nas na pewno na takim etapie, gdzieś z kolegami, gdzieś grał na podwórku, w jakiś tam w piłkę albo w coś innego. No tak, siatka, koszykówka. Siatka, no i później pod koniec 5 klasy zacząłem trenować sztuki walki, które trenuję do dnia dzisiejszego. Można powiedzieć, przechodziłem w tym przez różne etapy. Na początku było to wiadomo w swoim mieście, na moje miasto rodzinne, gdzie wcześniej mieszkałem, nie było zbyt duże, gdzieś około 40 tysięcy mieszkańców. No i tam trenowałem jakieś 2-3 lata. No i tam odnosiłem tam sukcesy, swoje pierwsze zawody miałem tam w wieku, w 2000, chyba pod koniec 10 roku, wygrane w Łodzi. No i później troszeczkę była ewolucja tego klubu, później ten klub się rozpadł, później powstał kolejny. No i startowałem w międzyczasie na zawodach, no i odnosiłem sukcesy i w tej karierze może w jakiś tam sposób wchodziłem level ciągle do góry. Z tego mojego małego miasta, z tego niewielkiego klubu zacząłem jeździć... Do coraz to lepszego jeździłem do klubu tam w Koszalinie, gdzie później do Koszalina się przeprowadziłem. No i w tym klubie odniosłem wielkie sukcesy, tak naprawdę w świecie, można powiedzieć, sztuk walk amatorskich juniorów, tam 16-18 lat. Startowałem, nie grałem z Margonem, na Mistrzostwach Świata, na Pucharze Świata. No i tam zdobyłem dwa sukcesy, Mistrzostwa Świata Juniorów i Puchar Świata Juniorów w 2016 roku. No jakoś tak nigdy nie chwaliłem się tym, ale no jak rozwinąłeś ten temat, no to po prostu... Ale no można? Można. No, można po prostu coś ze sobą zrobić. Nie tylko spędzać czas przy komputerze i marnować go. Dokładnie. No i później mieszkałem w Koszalinie, tam zdobyłem te dwa sukcesy. No i skończyłem maturę w tym roku. W maju. No i teraz właśnie mieszkam teraz w Poznaniu, w tym momencie jestem na studiach i trenuję też w najlepszym klubie w Polsce, Amcos MMA, także rozwijam się cały czas i mam nadzieję, że to zmierza w dobrą stronę mój rozwój. Ostatni w miesiącu byłem we wrześniu, to na pewno widziałeś tam na Facebooku zdjęcia. No tam, co chwilę mi się jakieś objawiają twoje zdjęcia gdzieś tam z jakimiś medalami, z jakimiś, wiesz... Mało zdjęć, wiesz, jest jakiś moich normalnych, gdzieś tam gdzieś jestem, czy przy jakimś widoku, czy gdzieś. Zawsze te jakieś zdjęcia, jak dodaję, to przeważnie jest z medalem albo z pucharem. Tak, z medalem, z pucharem. No gdzie by nie pojechał, zawsze wraca z medalem albo pucharem. To jest człowiek po prostu, człowiek wygryw. No taki po prostu, wiesz, no taki po prostu jestem. O, jaki skromny jeszcze.
Nie, no po prostu, czy skromno, teraz po prostu, wiesz, nie chwalę się, po prostu powiedziałem ci moją historię. No nie, żartuję, nie? Ostatni czas, dlaczego mnie nie było. No i teraz właśnie jestem w Poznaniu, w terenie Banco Semanu i tam miesiąc temu byłem na Pucharze Polski w brazylijskim jiu-jitsu. No i też odniosłem sukces, pierwsze miejsce w seniorach, czyli w nowej kategorii jakby wiekowej, czyli 18-30 lat. To już to jest poziom wyżej. Tak, no. to już jest poziom, to już jest level wyżej. Już wiesz, nie jestem z jakimiś tam rówieśnikami, gdzie może jestem wiesz, dość duży i ktoś powie, że ty jesteś zawsze największy i wygrywasz. Przeważnie ja jestem, gdzie startuję, to przeważnie jestem najniższy, a mam 1,88 m, także no... O kurde! No, a przeważnie jestem w większości albo na równi, albo jestem najniższy ze wszystkich moich przeciwników. No to byki w takim razie, no ja mam 1,90 m, no to jak ty jesteś tam najniższy, masz 1,88 m, no to ho. No powiem ci szczerze, no to są przeważnie moi przeciwnicy są po 1,90 m do góry. Ja, to jest w ogóle... To już, o Jezu. To jeszcze są ludzie, to są mutanci. To są mutanty, nie? No tak, tak. No ale mówię, strasznie fajnie, że wiesz, że jednak jak taki większość nie spędzasz po prostu czasu tylko przy gierce, to po prostu wiesz, chciałeś coś zrobić, rozwinąć się, a nie tylko wiesz, siedzieć i po prostu pierdzieć w krzesło. I grać. No. To taki wiesz, to powiem szczerze, no fajne jest przykładowo życie, że wiesz, sobie trenujesz, studiujesz, coś tam robisz i w międzyczasie, jeśli masz zajawkę, możesz sobie nagrać, czy coś, wiesz, to nie koliduje z twoim trybem życia. No gorzej jest tak, że przykładowo, wiesz, nie studiujesz, nie trenujesz, nie pracujesz, nic nie robisz i wiesz, i siedzisz tylko grasz, bo to jest, wiesz, takie życie, które, wiesz... To jest po prostu tracisz życie swoje, tracisz życie i te dni, które mógłbyś o wiele lepiej wykorzystać, nie? No tak jest po prostu, wiesz, no jeśli wszystko mądrze robisz, to w ciągu dnia możesz znaleźć czas na to. No wiadomo, że jest ciężko, no ale idzie to wszystko pogodzić. Tak, no. Ja miałem na przykład teraz, pracowałem przez 3 miesiące jako barman, nie? To tylko, że ja strasznie dużo zmian brałem, no bo wiadomo, im więcej zmian, tym lepszy zarobek. Ja prostu... kasy na esełki. Tak, na esełki. I po prostu nie miałem kiedy nawet nagrywać. Widzowie też, no, niektórzy się pogniewali, że ej, obiecałeś odcinek, a nie ma. A najczęściej było tak, że wiesz, wstawałem o godzinie załóżmy 12, szedłem do pracy na 13, wracałem o godzinie 3, 4 w nocy do domu, spać i od nowa. I tak wyglądał mój dzień po prostu i... No za kolorowo nie było, no ale na przykład wziąłem sobie komputer nowy, kupiłem, tu się też tak pochwalę, haha, i nie wiem, no jakoś teraz na przykład szukam czegoś nowego dla siebie i ja jakoś to jest i też na przykład podczas wakacji zawsze lepiej było gdzieś wyjść ze znajomymi, czy nawet po prostu coś porobić poza domem niż siedzieć i grać w gierkę non stop. Bo to jest po prostu tracenie swojego czasu. No tak, tak. A coś nowego to co masz na myśli? Samochód czy co? Ale co nowego to znaczy... Że mówiłeś coś, że coś nowego, że teraz zarobiłeś pieniądze i coś nowego. Że szukam nowej pracy teraz, wiesz. A rozumiem, no. W takim sensie. Dalej, samochód. Mi by prawa jazdy nie dali pewnie. A, ty nie masz prawa jazdy, ja mam. No, ja wiem, widziałem te fotki z autem. Wszystko tam widać. No. Nie, no wiesz... Daję zdjęcia, zimny łokieć, siedzi taki... Nie, no nigdy zimny łokieć nie dawałem. Kiedyś to nagrałem na Instagrama, tam... Jeśli ktoś tam chce, to może mnie zaobserwować na Instagramie, jak ktoś powie, że to niemożliwe, komandosik, że ty to myślasz, się tłumaczysz, dlaczego cię nie było, no to jak chcecie, to zaobserwujcie mnie na Instagramie, wpiszcie sobie wyszukiwarkę Romanowski MMA. O, ja wrzucę do opisu zresztą, no, to będziecie no nie mieli wiem, tam. Czy do opisu, czy po prostu wiesz, jak ktoś ogląda i wiesz, albo sobie, interesuje. Dobra. No, to niech po prostu sobie to Romanowski MMA, niech pisze sobie na tym, na Instagramie, no, ja wyskoczę mu, także może sobie śledzić mój profil. I zobaczyć, co się u ciebie dzieje. Tak, i zobaczyć, między co się innymi. U mnie dzieje, także zapraszam. No, ja też mówię, ostatnio właśnie patrzyłem na film twój, mówię, kurczę, to coś nie nagrywasz. Widziałem, że tam komentarze pod twoim właśnie ostatnim filmem były, że obiecał, że 3 miesiące przerwy i wraca tutaj, a tutaj znowu go nie ma. I wiesz, i wyliczanka ile tak naprawdę, co miesiąc nowy komentarz, już kolejny miesiąc, już coś tam. Jakiś komentarz dał ktoś, no i umarł, czy coś takiego. Ale żyjesz i dobrze się masz. Tak, żyję, dobrze się mam, no i wiesz, poszedłem w stronę takiego, wiesz, rozwoju osobistego,
Może teraz wiesz, czas, żeby trochę swój też kanał dalej porozwijać. Troszeczkę to zaniedbałem przez ostatni czas. No ale też powiem wam szczerze, że tak jak patrzę, co dzieje się wokół ogólnie YouTube'a, kiedy ja nagrywałem filmiki, jak było mało osób, jak to po prostu było tak niedostępne dla ludzi. A teraz ostatnio byłem na PGA, czy nawet tutaj w Poznaniu, na tej gali Fame MMA. Na pewno tu też słyszałeś. No to o tym nie dało się nie słyszeć. No, o tym się nie dało nie słyszeć. Tak, zobaczyłem, jak ten YouTube poszedł ogólnie w tą stronę naprawdę show biznesu i pieniędzy. Tak. To naprawdę, naprawdę duży, duży krok dla tutaj dla YouTube'a i dla filmików i dla ogólnie dla gier. No ale nie wiem, no YouTube Margonemski dalej się trzyma w swoim takim, że tak powiem, zamkniętym gronie. Zdarzają się raz na jakiś czas osoby, które na przykład przebiją się ponad to, ale jest dalej takie, wiesz, że widzowie cały czas chcą Margonem. Na przykład ja teraz właśnie przez nowy komputer zacząłem również inne gry streamować, zacząłem nagrywać, ale dalej one nie cieszą się takim zainteresowaniem jak jednak ta gra. No powiem ci szczerze, że ja miałem podobny problem, kiedy ja byłem, jakby można powiedzieć, w czasie swojej świetności na kanale, kiedy już byłem bardzo aktywny i praktycznie codziennie coś nagrywałem albo codziennie myślałem o nowym nagraniu. No i też na moim kanale się nie przyjęły filmiki z innych gier. Dlatego tak mi się wydaje, receptą na to jest ograniczenie tych filmików i bardziej nagrywanie właśnie takich filmików, które są teraz na topie, bo wiesz, tak. Najbardziej na topie są teraz filmiki nie z gier, takie vlogowe lifestyle, jak już, tak, no. Tak, vlogowe takie lifestyle, no i wiesz, takie pokazywanie swojego życia, pokazywanie jakichś śmiesznych sytuacji albo jakieś tak. Takie recenzje i poradniki, w ten sposób można iść, wydaje mi się, że to jest dobre wyjście, niż po prostu nagrywanie innych gier, takich odcinków, wiesz, po godzinie. Ewentualnie po jeszcze patologia jakaś, to wiesz. Stawiasz kanapę, stół, flachę i sukces murowany, no co ci mogę powiedzieć. I wyzywanie, i wiesz. Wyzywanie, co mniej więcej przy jakichś grubszych tego akcjach i przy większej ilości widzów, jakieś wiesz, kopniaki czy coś i słuchaj, nie, budujesz. Nie no, tak wiesz, patrzę na tych ludzi, którzy wiesz, się tak kryją na takich mega kozaków, a jak staną z krzesła, to... Wiesz, takie 60 kilo, 1,60 m, co nie, a wszystkich wyzywa, wszystkich obraża. Tak, wszystkie matki już miał, nie? To już... No to jest coś takiego, to tam już mi to nie imponuje, szczerze mówiąc, no. No, takie życie, no, sprawdza się cały czas to stare powiedzenie, że wiesz, że kozak w necie, a jak w świecie, to każdy wie. To się sprawdza dokładnie. Więc no, jak najbardziej. Ale przerwałem ci, mów dalej, coś tam zacząłeś, jakiś wątek. No i jeszcze tam, a wracając do Margonem, to co to tak naprawdę się zmieniło, jakie zmiany i jak ci się ogólnie teraz gra po tym czasie? Jak mi się gra? No, ciężko jest mi powiedzieć, jak mi się gra, bo co chwilę, że tak powiem, tu się dzieje coś nowego. Myślę, że administracja teraz co chwilę stara się zapewniać jakieś nowe atrakcje. Nie ma już tak jak na przykład 2 lata temu, że raz na jakiś czas coś się pojawiło. Teraz minimum raz na tydzień jest jakaś notka, załóżmy na blogu technicznym, że coś nowego. Zmieniane są teraz na przykład itemki z tytanów, dodawane. Myślę, że te są teraz wypełniane powoli luki w przedziałach z itemami. Myślę, że no, cały czas idzie gra do przodu, nie? Musi się rozwijać. Oczywiście jest wiele zarzutów, że gra staje się jakieś, wiesz, pay to win i tak dalej. Co nie jest do końca prawdą, ale też nie jest wymyślone, tak wiesz, z kosmosu, bo rzeczywiście dużo rzeczy jest zrobione pod jednak wydawanie tych smoczych łusek. Ale umówmy się, że gra nie ma prawa się rozwijać bez wkładu po prostu, wiesz, w złotówki. No tak, no bo wiesz, to tych ludziom, przecież oni też się za na tą grą za darmo. Oni też biorą za to pieniądz, dokładnie. No tak, tak, no wiadomo, że jest szef Margonem, który po prostu, wiesz, ta trzecia spółka, no szef dostaje duże pieniądze, ale każdy pracownik 2-3 tysiące, no każdy na rękę musi dostać, no przecież wiesz, każdy musi opłaty zrobić miesięczne, wszystkie koszta, życie, wiesz, jakie sam jest drogie. Wiem, jakie jest życie drogie, więc na pewno samo to. A też wcale się nie dziwię tym osobom, ja na przykład miałem okazję w maju albo początkiem czerwca być właśnie w siedzibie Garmory, bo byliśmy wtedy zaproszeni i naprawdę jest
grupa osób, które naprawdę nad tym pracują. Oni nie siedzą tam i nie piją kawy tylko, więc widziałem na własne oczy, co i jak po prostu się tam dzieje. Z tą administracją to ogólnie się zmieniła administracja? Już tam nie ma tych wcześniej osób, co tam były 3 lata temu, 4, co no, otworzyli Margonem? Jest Roszada. No, na pewno Tinker już nie zajmuje się Margonem tak, jak się zajmował jeszcze kiedyś. Po pewnej akcji z Tinkerem on stwierdził, że on w ogóle nadał sobie sam knebla na forum, żeby już nie pisać postów. I teraz taką główną pieczę to trzyma Ahaya nad wszystkim. Światami tam prywatnymi to się Mory Mio zajmuje, może znasz. I w sumie co, reszta to chyba dalej... Sam, no Salema już nie ma. Czemu? Salem odszedł z Margonem. Zmienił po prostu pracę. Ale chyba na lepsze. Znaczy on zmienił pracę na lepsze. No, nie wiem, jak to się po prostu tutaj na... wszyscy piszą dalej, że Salem robił dobrą robotę. Jestem dużo prawdy, ale no wiesz, każdy ma jakiś swój punkt widzenia. Z Salemem dalej jakiś tam kontakt w miarę utrzymuję, tam co jakiś czas się coś napiszę do niego na Facebooku, co tam słychać, w ogóle zaproszenie też mam, żeby na jakieś piwko wpaść, ale to Kraków w sumie niedaleko, teraz mam w sumie wolny czas, może się niedługo zgadam. Ale ogólnie no mówię, no głównie teraz Ahaya jest takim szefową Margonem i myślę, że swoją robotę w miarę okej wykonuje. Co by nie mówić, więc... Tak. A jeszcze tak wspomnę, że nie wiem, dostałem zadanie do Karmazonego Bractwa, za co dziękuję administracji. Ty dostałeś dodane? Dostałem z rok temu, czy półtora roku temu dodane, no powiem szczerze, że tak sobie wchodzę, wiesz, tam, żeby sprawdzić aukcję czy coś. No i tak nagle patrzę, mam zaproszenie do Karmazonego Bractwa, no i mówię, kurde, super. I sobie wiesz, ustawiłem ten strój na przetropiciela, który mi się podobał. No, tropiciel jest z tego fajny. W ogóle wszystkie te stroje z KB są fajne. Ja osobiście nie jestem, żeby je zmieniali, bo one są takie jednak sentymentalne troszeczkę i wiesz. I nie wiem, na przykład ja zanim byłem w Karmazynowym Bracie, strasznie mi się podobał strój maga. Bo jest taki... nie wiem, faraonowaty czy coś takiego. Jest strasznie ładny po prostu. Ale ogólnie wszystkie stroje z KB są ładne i zawsze i tak się ludzie pytają, hej, a skąd ten strój? Hej, ja też go mogę mieć? No, są, chociaż w porównaniu do tych ludzi, wiesz, nie wiedzę, no, wydaje mi się, że teraz są bardziej gracze Margona, nie wiem, świadomi, bo kiedyś to pamiętam, że... Tak, bo to było, wiesz, tajne przez poufne. Nie, ale no ogólnie świadomi, że nie wiem, czy tak jest, że do gry bardziej, bo kiedyś to wiesz, jak pamiętam, zawsze wchodziłem do Itchan, to 30 osób do mnie pisało, zawsze miałem duży level, pisali do mnie, daj mi coś, albo daj tak. 30k, taki wiesz, spam był, a dzisiaj powiem ci szczerze, w ciągu dnia sobie wszedłem do Itchan, tutaj na świecie Gefion, no i patrzę, pusto, kurczę, zawsze tam było ludzi od groma, w Itchan stało, i wiesz, i tylko czat, i każdy leciał, i wiesz, dyskusje, dużo osób pisało. Tak, ale to właśnie teraz już z tego co wiem już Zaniuk jest taki ludzi, którzy po prostu stoją w Itchan i piszą ze sobą, taki jakiś tam klimacik tworzą, już nie ma czegoś takiego. Teraz też jest jeszcze event Halloweenowy właśnie, więc może większość graczy też się na tym skupiła. Na pewno Classic jest jeszcze takim światem, gdzie dalej jest utrzymywane to, że tam się gdzieś, wiesz, stoi Witchan, coś tam pisze, a to tam taka już stara gwardia, która tam od wielu lat jest. Więc to na pewno. Na Gefionie nie wiem jak jest, nigdy nie grałem. Ty tam swego czasu, wiem, że na klasiku na początku grałeś, później się na ten Gefion jakoś tam później... Przeniosłem, no. Przeniosłeś, więc ja jeszcze za czasów klasika cię pamiętam, ja tam w 2014 bodajże roku byłem jeszcze moderatorem czatu, więc coś tam tylko kojarzy, że przechodziłeś gdzieś tam i tyle. Jest też taki fajny outfit, taki ze starych czasów, nie wiem czy on chyba pewnie zmieniony już jest, taki za smucze łzy, za 30 smuczych łez, co się w Ermin kupywało, takiego wiesz tropiciela, niebieski, tutaj niebieski kaftan i wiesz i taki łuk z tyłu. A czy są dalej te stroje? Czekaj, to w ogóle na stronie, czekaj, to jest... Gdzieś to było takie do przeglądnięcia. Czekaj, na starej stronie głównej smoczy łuski. No są tutaj te stroje.
Ale który to był? Mówiłeś, że taki zielony tropiciel. Taki zielony z łukiem na plecach. Tak, tak, no taki zielony. No to jest dalej, jest, jest. Jest, jeszcze istnieje. To chyba nawet jest dostęp jakby do sklepu premium, to czekaj. Może tak sprawdzić chyba ofic, nie? Czekaj, zobaczymy. Sklep. Stroje. No masz tutaj, tak. I masz tutaj tego tropiciela. Gdzieś go tutaj pewnie zaraz wyhaczę. Jest. Jak masz stroje, to od dołu. Jestem, od dołu trzeci masz. Trzecia taka ta kolumna. I to jest trzeci w poziomu. A to był ten strój nieuchwytnego tropiciela, ten mój taki klasyczny, który. No ja to miałem. To jest właśnie ten. Tak, tak, no to ja to jest ten strój. Ładny, on jest ładny. Sobie kupię go, no, bo znowu, bo to taki, wiesz, taki old, sentymentalny. Old school, coś takiego. Więc jeszcze zawsze mi się podobał strój samotnego Normana, też był zawsze fajny dla ten... Samotnego Normana? No, taki, wiesz... Cześć, aż sobie zobaczę stroje. No, tak dla tancerza ostrzy to jest mega strój. Samotny... Mi się na przykład dla tancerza zawsze podobał ten, on się nazywa strój remenorskiego zabójcy. Taki bandaż miał brązowy na głowie. Kojarzysz może, nie? No, tak. Ja go chyba na klasiku jeszcze bodajże. Jeszcze kiedyś miałem strój łucznika czerwonej strzały, tylko chyba też było jakieś taka możliwość, że te stroje można było tak, jakieś tam wymienić. Bo jak wchodziły jakieś te nowe. No. To ja pamiętam na Zorze wymieniłem sobie wojownika wtedy takiego jakiegoś. To o tego niebieskiego z tym mieczem takim. Taki też dosyć znany. O, fajnie, fajne stare czasy. No, ale no. Fajnie, że gra się rozwija i coś się dzieje. Dobra, mamy już prawie pół godziny nagrania, to myślę, że to będzie dobry moment, żeby kończyć. Możecie zostawić jakąś łapkę, coś po sobie, że chcecie więcej na przykład tej. Odcinków z Komandosikiem, to mam nadzieję, że się zgodzi na jakieś... Tak, powiem szczerze, że tak mi się miło z tobą spięć rozmawia, że nawet nie, kiedy to pół godziny minęło. No widzisz. Naprawdę. No, więc również możecie go namawiać, żeby coś nagrał do siebie. No, możecie coś napisać od siebie, do mnie jakaś wiadomość, od tego Space'a komentarze będę czytał. O! Także na pewno filmu zalajkuję, bo jest też w porządku chłopak. Jest! Także subskrybujcie go kanał. Niech się fajnie rozwija, bo naprawdę robi fajną robotę. Och, dzięki. I również subskrybujcie Komandosika, link będzie znajdował się w opisie. Możecie napisać komentarz, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie czerwony przycisk wraz z dzwoneczkiem, żeby otrzymać powiadomienia. Ja Ci dziękuję za wspólny odcinek i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, cześć. Cześć.